Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witamy serdecznie. W studiu są już z nami goście. Dzisiaj do studia zaprosiłem panią Renatę Jeziłkowską, rzecznika Ciechanowskiego Ratusza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pana Piotra Rzeczkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Zrozumieć Siebie. Dzień dobry. Może właśnie na początku wyjaśnią państwo, dlaczego przebrali się za smerfy dzisiaj. Widzę tutaj przebranią panią rzecznik za smerfetkę i pana Piotra za papę smerfa. Właśnie chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego państwo dzisiaj założyli takie przebrania. Nie, no już nie przesadzajmy z tą smurfetką, to nie przebranie. Często chodzę na niebiesko, na granatowo, więc tak się złożyło, szczerze mówiąc, ale no właśnie, chyba jest coś na rzeczy z tym niebieskim i tu właśnie chciałbym zapytać, dlaczego właśnie będziemy rozpoczynać niebieski tydzień w Ciechanowie? Niebieski ma zwracać uwagę, jest to kolor związany z całą akcją, z kampanią społeczną i tutaj odniesiemy się do akcji Zaświeć się na niebiesko. I dzisiaj, jutro, dzisiaj zaczyna się tydzień świadomości autyzmu w Ciechanowie. Zaczyna się pokazem filmu wieczornym. Natomiast jutro zaświecą się na niebiesko na przykład ratusz i inne obiekty zaangażowane w tę akcję. Chodzi o to, żeby mówić o autyzmie, który jest naprawdę teraz ogromnym problemem, o którym mówi się coraz więcej, jednak wciąż za mało. I ten niebieski, ta cała akcja ma przyciągnąć uwagę, ma być pretekstem do tego, żeby po prostu ludzi uświadamiać, na czym to polega, na czym polegają te zaburzenia, jak społeczeństwo powinno się do nich odnosić, jak odnosić się powinno do ludzi cierpiących na autyzm. I w związku z tym powstała ta inicjatywa Zaświeć się na niebiesko. Jutro będzie ważny dzień, ale też zapowiedziane są różne inne wydarzenia. To wszystko potrwa do 9 kwietnia. Będzie też zorganizowane warsztaty, będą też przemarsze, happeningi, w które także ratusz się włącza. Także 9 kwietnia podczas takiego happeningu, przemarszu też obecny będzie prezydent Krzysztof Kosiński. Ten przemarsz Niebieski Korow dotrze pod ratusz na plac Jana Pawła II i tam już będzie cała akcja zorganizowana. No właśnie, to tyle, jeżeli chodzi o ratusz, a co organizacje pozarządowe? Jak one się przygotowują do tego tygodnia właśnie? Ciechanowski Tydzień Wiedzy na temat autyzmu jest autorstwa kilku organizacji, które na co dzień działają z osobami niepełnosprawnymi. Inicjator akcji Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zrozumieć Siebie, które mam przyjemność reprezentować. Fundacja Bycia Kimni, Fundacja Lepsze Jutro, ale też, co trzeba zaznaczyć a propos pani rzecznik, Miejski Zespół Szkół numer 2 w Ciechanowie. Bardzo żywo włączyło się Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki. Serdecznie pozdrawiamy panią dyrektor Teresę Kaczorowską. Ciechanowscy harcerze, ale to już na marginesie, pomoc wolontariuszy zawsze jest bardzo, bardzo potrzebna. Problem istotny, tak jak pani rzecznik mówiła, jest bardzo duży. Mamy kontakt z fundacjami, które od wielu lat pracują z osobami z autyzmem. Zaczynamy pracę w wieku dziecięcym, między 2 a 3 rokiem życia, kiedy autyzm jest diagnozowany. To jest Fundacja Synapsis i Fundacja Jasi Małgosia. Fundacja Jasi Małgosia w tym roku materiały promocyjno-reklamowe udostępniła dla Przedszkola Kolorowa Trampolina, Miejskiego Zespołu Szkół numer 2. Dzięki temu, kto przybywa do tych placówek, widzi te niebieskie banery, charakterystyczną żarówkę, Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu. Czyli będziemy ten autyzm trochę analizować bardziej. Z tego, co donoszą najnowsze badania, co setne dziecko już rodzi się z takimi problemami związanymi z autyzmem. Chciałbym zapytać tutaj tak już konkretnie, jakie wydarzenia i w jakich będziemy mogli wziąć udział w Ciechanowie. Wiem, że dzisiaj już będzie wyświetlany film o 18:00. Tak, startujemy dzisiaj. Więcej informacji na profilu na Facebooku Niebieski Ciechanów. Tam cały czas staramy się aktualizować kto i co się dzieje w Ciechanowie. Zaczynamy dzisiaj o godzinie 18:00 w kawiarni artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Wyświetlimy film Śniegowe Ciastko. Wzruszająca opowieść. Zapraszam wszystkich. W filmie można zobaczyć temat autyzmu w ujęciu bardzo, bardzo społecznym, bardzo, bardzo romantycznym, wręcz bym powiedział. Stąd jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Ten właściwy dzień globalnej akcji, Światowy Dzień Wiedzy, czy też Świadomości Autyzmu, jest jutro, 2 kwietnia.
I tutaj jest elementem. Tak jest, ale to jest ogólnoświatowa akcja, gdzie różne miasta całe włączają się i na przykład zmieniają kolory oświetlenia. Od 19 do 23 ratusz, Plac Jana Pawła, też warszawska, tam okolicy centrum będą podświetlone na niebiesko, więc warto przyjść zobaczyć, jak to wygląda. Więc nie tylko Paryż czy inne wielkie miasta, ale również Ciechanów tak będzie włączony w tą akcję. No i chciałbym zapytać dalej, jak to dokładnie będzie wyglądało, harmonogram na te dni? W związku z tym, że rozpoczęliśmy Wielki Tydzień i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić akcji jednym ciągiem dni, bo tak by pewnie było, gdyby nie układ kalendarza. Natomiast już 8 kwietnia Miejski Zespół Szkół nr 2 organizuje dla swoich uczniów wewnętrzne warsztaty. Jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi, która z ramienia jakby Ministerstwa Edukacji Narodowej na terenie Ciechanowa pod patronatem samorządu zajmuje się integracją. Natomiast 9 kwietnia zaplanowaliśmy taki kulminacyjny moment, kiedy z młodzieżą z właśnie szkół integracyjnych, przedszkoli integracyjnych, specjalnego środka szkolno-wychowawczego przemaszerujemy od zegara. Cieszymy się, że wspólnie z prezydentem Kosińskim pod ratuszem w formie happeningowej, wesołej, zabawowej zaangażujemy wszystkich do niebieskiego pląsania. Tuż włączymy się wspólnie z harcerzami i takim wielkim kręgiem wypuszczeniem światełka symbolicznego do nieba zakończymy, aby pokazać, że jesteśmy razem. Trochę tak z poczuciem humoru, ale jednak temat jest bardzo ważny, więc warto o nim rozmawiać. Każdy, kto przyjdzie wziąć udział w tych happeningach, będzie mógł się na pewno wiele bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jeszcze skorzystając z tego, że pani rzecznik jest z nami w studio, chciałbym zapytać o Ciechanowskie Pudełko Życia, ponieważ to jest jakaś kolejna inicjatywa do tego, aby tak prospołeczne akcje prowadzić. Zgadza się. Ciechanowskie Pudełko Życia to jest taka akcja, która ruszy 7 kwietnia we wtorek i po 15:00 jest zaplanowane takie spotkanie prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, prezydenta Krzysztofa Kacprzaka z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z ratownikami medycznymi. Wtedy przypada Światowy Dzień Zdrowia i ruszy wręczanie tych, rozdawanie tych pudełek życia. Chodzi o to, że w takim pudełku życia mają być informacje najważniejsze dla zdrowia, w sytuacji ratowania życia na przykład. Tam jest karta informacyjna, którą należy wypełnić. Imię, nazwisko, leki, informacje o tym, na co jest się uczulonym, kontakt do osoby najbliższej, do lekarza. I takie pudełko życia wkłada się do lodówki. Chodzi o to, żeby to zamknąć, nakleić na lodówce magnes, że tam takie informacje się znajdują i wtedy, kiedy potrzebna jest pomoc, to ratownik, lekarz wchodzi do domu i dlatego lodówka, bo lodówka jest prawie w każdym domu. Wiadomo, gdzie tej lodówki trzeba szukać, więc ma w zasięgu ręki te wszystkie informacje. Otwiera, nie traci cennego czasu i to jest w przypadku na przykład osób starszych bardzo ważne, dlatego ta akcja jest kierowana do seniorów i te pudełka będą rozprowadzane wśród seniorów, będzie też można się zgłaszać do ratusza, bo takie pudełko życia, prosimy tutaj o kontakt z Wydziałem Kontaktów Społecznych. Czyli każdy, kto będzie chciał mieć takie pudełko i profesjonalnie przygotować się do tego, żeby po prostu te informacje były zgromadzone właśnie w kontakcie z ratuszem, może to zrobić. Dobrze, bardzo dziękuję dzisiaj Państwu za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą o tym, że 2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i przygotowujemy się na Światowy Dzień Zdrowia, także same pozytywne bardzo akcje, także zapraszam serdecznie. A zapraszali ze mną wspólnie pani Renata Jeziłkowska, rzecznik Ciechanowskiego Ratusza. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. I pan Piotr Rzeczkowski, prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Zrozumieć Siebie, a między innymi również harcmistrz. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam Państwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gość poranka.